Poszłem, ale i tak robiłem. Stok 27 rocznica dzisiaj. Urodzin generała Berlinga. Tak. Tutaj. Witamy. Cześć. Czołem. Dobrze dałem. Witam. Dzień dobry. To, co to jest? Dzień dobry państwu. Została zaszczycona. Tak, ponieważ korzenie małżeństwa. Ponieważ pochwaliłam się, że mój Stasio walczył pod dowództwem kapitana. Zmieniłeś mąki wodę. Cześć mąki wodę. Cześć. Mąci woda. Mam do pana prośbę. Niech pan mi zrobi zarzuconą do medala. No to ja filmuję w tej chwili. Gdzie się pan? Stan ładnie, na baczność. No. W tej chwili kręcę. Ale z tego można będzie robić zdjęcia później. Ale też na pierwszej linii przeżył całą wojnę. Nie. Taki głupi sposób. Słucham. Jak to zdjęcie będzie on przez generała? A nie, przepraszam. A ja nie wiem, ja mogę przesłać albo wasi. Gdzie byliście wszyscy, jak został wyszony pamiętnik? Słyszeliście, gdzie? Albo Bogdanowie. Może bardziej by wrócił, ale oczywiście. Nie wiem. Napisał Sebastian. Ale mało tego, my mamy uchwałę na gdzie jeżeli prokuratora wykroczy nową sprawę, to my występujemy z subsydiarnym aktem oskarżenia. Czekamy na drugie umorzenie. Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Bohaterskiemu dowódcy 4. Dywizji Piechoty. Śródkie kwiaty, biało-czerwone. Tu świeżutkie, tu sztuczne, ale... No więc nie tylko, bo przecież... Chwała Tobie, generale. Nie jesteś tak ważny. No i tutaj, w tym miejscu kiedyś stał pomnik generała Berlinga, aż niektórzy nawiedzeni tłumoki, właściwie, bo to nie można ich inaczej nazywać, przyszli i bezprawnie majątek ogólny, właściwie majątek narodu, zniszczyli tutaj. Ale nasze organizacje patriotyczne będą niedługo ich rozliczać. No, kolejny kolega jest. Witam cię wszędzie. Cześć, witam. Pomnik był... Tutaj był. Tak, tutaj był pomnik. Pod samym tym zakrętem. Chcesz ci pomóc? Pomóc ci? No bardzo ładnie. No, wszystko damy obok. Dobra, teraz tak. Otrzymasz sztandar? Otrzymam. Dobra, no nie mamy polskiej kaźni. Dobrze. Talu, rozumiesz? Dobrze, oczywiście. Masz zapałki? Masz też zapałki?
Generał Berling, jak ktoś nie wie, chciał wspomóc powstańcom warszawskim, powstaniu warszawskim, pomimo że nie otrzymał rozkazu z góry, ale przerzucił żołnierzy swojej dywizji, ponad 2000 żołnierzy poległo po drugiej stronie Wisły. Stowarzyszenie w tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Tak jest. O. Jeszcze tam kolega. Mój ojciec zrodzony mnie zostawił w oddziale partyzanckim, wynosił mnie na rękach pułkownik Stanisław Czałek, a później się mnie nosił na rękach w oddziale partyzanckim. A rozumiesz, a ojciec poszedł w prąd z drugą armią wojska polskiego, to dowódca baterii artylerii przeciwpancernej zwalczał czołgi nieprzyjaciela od Helmalberskiego aż do Budziszyna. Boguś, powiem ci tak, nie wiem, ale ja myślę, że bo wiesz, ja byłem zwolennikiem tak, ty robisz to, ja robię to, ja robię to, nie. Powinniśmy tego typu uroczystości robić wspólnie. Razem. Zniszczyli pomnik, ja mam ten film. Tak jak mówiłem, napisałem do ministra sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości napisał do prokuratora generalnego. Tak, do siebie. Do siebie. Ale mogliśmy to razem zrobić. Mogliśmy to zrobić. Tak. No ktoś nie. Nie, ale to trzeba to kontynuować, naprawdę, bo to nie ma, nie ma co. Mój ojciec walczył pod Leniną. To są nasze pieniądze, to jest nasz majątek, to jest nasza pamięć. I ktoś przychodzi i niszczy tak. To jest... Ja mam zdjęcia z Berlingiem, jako gówniarz. Jako gówniarz mam zdjęcia z Berlingiem. I ja tego nie odpuszczam. Mój ojciec jak żył, zafundowałem sztandar dla Związku Byłych Żołnierzy. I matką chrzestną była Alicja. Córka generała. Córka. Thank you.
ten też jest bardzo piękny. Znalazły się zapałki, to jest coś tak. To nie jak ten, ogłoszony wydał. Przejdę się tak dookoła, póki jeszcze mamy chwilę czasu. Tu na tym placu tutaj stanął pomnik. Teraz ten plac ogrodzony, tam widzę furtka jest. Nie to, że po pierwsze zniknęło, ale w ogóle cały monument pod pomnikiem został zlikwidowany. To było. A już ile tam? 4 lata temu? Pamiętasz tą anegdotę, jak Wydarzyłaś się, że tak, jeżeli ty Polak, ja Polak, oby Polak, nie możemy się dogadać, to między sobą się dogadam, to ja was pogodzę, to ja żądzę. Tak, miałem 5 lat, przychodził jeszcze do nas tam na wieś Żyd i kupował ciele, proszę, coś tam, kury, kaczki, gęsi. I zachodził do nas i mama, jak konik nie bryka, to stajnie się nie zabrać. Zawsze gotowy. Dzięki. I mówi, i jak dopiero zahandlował, to przychodził mama, mówi, wie pan, blaszek z wody na blaszek przypalony i to popijał herbatę. A jak nie zahandlował, to nie kupił nic. No i jednego razu przyszedł i zahandlował. Mama mu zrobiona. Nie będę nic ja, bo nie kupiłem. W końcu mówi do mnie, ty chodź ze mną, to do stajni. Popatrz, taki ładny koń stoi, ty jemu użnij ogon, ja ciebie dam 20 zł. No to przecież jego nie boli, tylko żebyś go nie skaleczył. No użnąłem ten ogon, dałem mu, on mi dał te 20 zł. Ojciec przyjechał z pracy, ja mówię, tato, Majlek mi dał 20 zł. Za co? Za ogon koński. Poszedł, dostałem, jaki wpierdal, dostałem, kurwa, bo źle uderzyłem ten ogon. Tak się nie obcina, bo ojciec był łan. Opierdali mnie. No i sobie szedłem. Na drugi dzień Majlek przyszedł, ja spuściłem psa i mówię, jest. A on się tak mówi, coś ty zrobił, ja mówię, no miał słabą sprężynę i się oddzięła i tego, chodź tu, chodź tu. Pokażę. Pamiętam.
Za trzy, za dwie, 11. Pójdź śpiewania. Później ja cię wyprowadzę, to wtedy staniemy przed portretem, oddamy honor, ja szablą, a ty możesz cały czas filmować, bo jak nie, to Jesteś. No dobra, generale. Tak, no jest 11. Ale umówię. Po co ci tam dałem? Za mną. Marsz! Miejsce. Stój! Lewo. Zwrot. Może podejść tam? Tak. Nie, później. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj w 27. rocznicę urodzin Mera Bringa, przedwojennego oficera, absolwenta Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, legionisty, który w pewnym momencie, kiedy wojsko generała Andersa opuściło Związek Radziecki, wyszły walczyć na Zachodzie, doszedł do wniosku, że ktoś musi wyzwalać Rzeczpospolitą Polską od wschodu. Podpisał odpowiednie porozumienia ze Związkiem Patriotów Polskich, porozumienia ze Stalinem i w konsekwencji udało się zorganizować pierwszą dywizję piechoty imienia Tadeusza Kościuszki w Cielcach nad Oką. Chwała mu za to. Bardzo proszę o złożenie wieńców. Wieszał pomnik. Nie ma to sami do miał. Thank you.
Tak, chcesz? Prawo, zwrot. Prawo, mam. No ja filmuję, niestety nie będę mógł pozować do zdjęcia tutaj, chyba że tam postoję. Więcej pozostają tutaj i do usłyszenia. Nie, jeszcze nie.